Renesans Polski w zasadzie związany jest bardzo mocno z jednym twórcą. Mówimy przecież o wybitnym humaniście Janie Kochanowskim. Tylko że ten wybitny humanista, jeżeli spojrzymy na jego teksty, tak naprawdę przechodził bardzo długą drogę. Od typowego humanizmu, aż po zaprzeczenie. Co wpłynęło zatem na to, że Jan Kochanowski, wykształcony naprawdę bardzo dobrze, nie tylko na polskich, ale również na włoskich uniwersytetach, przestaje być typowym humanistą. Nazywam się Iwo Scelina. Od ponad 20 lat przeżywam przygodę razem z moimi uczniami w świecie literatury, kultury i języka. Jestem również egzaminatorem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej, co pozwala mi na odpowiednim poziomie przygotować moich uczniów do matury. Realizuję to już od samego początku mojej kariery nauczycielskiej. Wiem, co w trawie piszczy i potrafię pokazać moim uczniom, którędy iść, żeby osiągnąć maksymalne rezultaty. Teraz jestem tu dla Ciebie, ponieważ chcę Ci dać wartość. Wartość dla Twojej matury. Zapraszam Cię w każdy poniedziałek i czwartek na kanał Matura na Maxa. Dostępne tam będą za każdym razem nowe materiały po to, żeby Twoja matura zaliczona była na maksa. Życie Jana Kochanowskiego przypada dokładnie na XVI wiek. Urodził się w 1530 roku w Sycynie. I w zasadzie całe jego życie jest związane intensywnie z humanizmem. Z tym nurtem, który jest zasadniczy dla renesansu w Europie. Warto się przyjrzeć, jaką drogę musiał pokonać Kochanowski, żeby odkryć prawdę o sobie, prawdę o człowieku. Humanizm przecież po pierwsze chce wskazywać na człowieka. Antropocentryzm, który jest charakterystyczny dla tej epoki, nakłania do tego, żeby przyglądać się człowiekowi, a jak najłatwiej mu się przyjrzeć, patrząc na siebie samego. Spójrzmy, jak to realizował w swoim życiu i w swojej twórczości Jan Kochanowski. Możemy tę twórczość podzielić na trzy grupy. Grupy związane z funkcjonowaniem, tak to nazwijmy, Jana Kochanowskiego w świecie. Zatem spójrzmy na Jana Kochanowskiego jako na obywatela, na myśliciela i na artystę. W tych trzech nurtach poruszał się bardzo dobrze. I te trzy nurty tak naprawdę nie stanowią czegoś zupełnie oddzielnego, ale w życiu Jana Kochanowskiego splatają się w całość. Co dla Jana Kochanowskiego oznaczało być obywatelem? Sięgnął tutaj do antycznej tradycji cnoty. Cnoty obywatelskiej. Czym jest cnota? Filozoficznie rzecz ujmując, mówimy o stawaniu się coraz lepszym. Żyć cnotliwie to cały czas się rozwijać, to cały czas budować swoje życie na podstawie konkretnych wartości. I pierwszą, zasadniczą wartością dla Jana Kochanowskiego była wartość ojczyzny. Wyrażał to w wielu tekstach. Pokazywało to jego zatroskanie o to, żeby Polska była Polską, chociaż to nie jego stwierdzenie, ale współczesne. Natomiast wybrzmiewa ta myśl i to pragnienie, aby Polska zachowała siebie w całości w wielu tekstach. Jakich? Po pierwsze, spójrz na tekst Pieśń o cnocie. Jest to utwór, który wskazuje, że wartością ponad wszystkie inne wartości, które mogą być w życiu człowieka, jest cnota, czyli stawanie się coraz lepszym, budowanie na konkretnych wartościach po to, aby być w pełni człowiekiem. Humanizm do tego zresztą zaprasza. Już w tej pieśni Kochanowski wyraźnie sygnalizuje, że najważniejszą składową cnoty jest postawa obywatelska. Postawa obywatelska, która realizuje się w oddaniu życia ojczyźnie. W pełni. I ta myśl towarzyszy Kochanowskiemu w innych tekstach. Bo wystarczy, że spojrzysz na Pieśń o spustoszeniu Podola. Utwór, który można by powiedzieć jest publicystyką renesansową. Dotyczy spraw bardzo bieżących, bo to, co jest opisywane w tej pieśni, napad na Podole, jest sytuacją bieżącą dla Polski XVI wieku. Kochanowski jest mocno zatroskany o to, co się dzieje. Zwraca uwagę szlachcie, ziemiaństwu, że warto zainwestować w państwo, warto zainwestować w armię, po to, żeby Polska i naród były chronione. Takie wezwanie daje właśnie w
pieśni o spustoszeniu Podola. I kolejny tekst, który dotyczy spraw publicznych, politycznych, to odprawa posłów greckich. Jest to pierwszy dramat, który możemy zanotować jako taki naprawdę wartościowy dla literatury polskiej. Dramat, który został przygotowany przez Kochanowskiego już w latach 60. XVI wieku, ale wystawiony został w 1578 roku z okazji wesela. Wesela, na którym byli obecni ci, którzy sprawowali władzę w państwie. To byli wysoko postawieni ziemianie, szlachta, król, dwór królewski. Co Kochanowski chciał zawrzeć w tym utworze? Chciał pokazać, że to, co się działo w Troi, to można spokojnie przełożyć jako metaforę tego, co się dzieje w Polsce. Więc sytuacja w Troi, ukazana w odprawie posłów greckich, sytuacja związana z żądaniem wydania Heleny, to tak naprawdę jest głęboko polski problem, z którym zmaga się społeczeństwo w tamtym czasie. Ponieważ kłótnie, które następują w społeczeństwie polskim, tarcia są związane z tym, na ile szlachta, ziemiaństwo mają mieć swoich praw indywidualnych, a na ile mają podporządkować się władzy królewskiej. Kochanowski widzi, że to jest niedobry spór. Kochanowski widzi, że im więcej wolności jest dla szlachty, tym tak naprawdę mniej wolności dla Polski, ponieważ nie ma troski o Polskę, tylko jest troska o indywidualne miejsce na ziemi. Kochanowski wyraźnie pisał, że tym należy się zająć, aby Polska była silna, aby Polska miała dobre wojsko. Zarówno w pieśni o cnocie, jak i w pieśni o spustoszeniu Podola i też w dramacie odprawa posłów greckich. Kochanowski sygnalizuje, że sprawa Polski jest priorytetowa. Nie tylko dla niego. Powinna być priorytetowa dla każdego obywatela. Kochanowski jako obywatel również zwraca uwagę na to, jak należy żyć. Próbuje pokazywać, co jest wartością życia. I wcale nie mówi, że wartością życia jest życie dworskie. Rezygnuje jako poeta, nadworny poeta, z przebywania na dworze. I w 1570 roku przeprowadza się. Porzuca swoją karierę dworską i zamieszkuje w Czarnolesie. Tam zaczyna prowadzić życie ziemiańskie. Tam zaczyna rozwijać kolejny element życia humanisty. Zaczyna być kimś, kto wchodzi w kontakt głęboki, bardzo bliski z przyrodą. Więc zaczyna się fascynować tym, co daje mu przyroda. Buduje w Czarnolesie swoją Arkadię i odkrywa prawdę o tej Arkadii w swoich tekstach. Pisze na przykład fraszkę Na dom w Czarnolesie, gdzie wskazuje, że to jest najważniejsze, żeby mieć swoje miejsce na ziemi, a nie żeby mieć bogactwo. Pisze również pieśń świętojańską o Sobótce, gdzie odkryć możemy pochwałę wsi polskiej. To właśnie z tego utworu pochodzą słowa wsi spokojna, wsi wesoła. Więc folklor, życie wiejskie tak fascynuje Kochanowskiego, że wprowadza je jako element swoich utworów. To też jest postawa patriotyczna, bo mówi o tym, co on widzi w obrębie własnego kraju. Druga ścieżka, którą możemy wyznaczyć w życiu Kochanowskiego, to ścieżka myśliciela. Kochanowski jako myśliciel intensywnie korzysta z dorobku antycznego, z dorobku antycznej filozofii i sięga do tych dwóch nurtów, które w sposób bardzo charakterystyczny zostały ujęte już u Horacego, do stoicyzmu i epikureizmu. Zatem twórczość Kochanowskiego wskazuje na fascynację radością życia. Wskazuje również na to, że w życiu należy zadbać o harmonię. O harmonię, która powoduje, że człowiek nie wpada w jakieś euforyczne stany, ale również nie poddaje się jakimś głębokim smutkom. Takie są założenia stoicyzmu. W taki sposób prowadzili życie epikurejczycy. I stanowiło to wyznacznik życia humanistów. O takim typie, o takim sposobie funkcjonowania Kochanowski pisze na przykład w swojej fraszce o żywocie ludzkim. Również wspomina o spokojnym życiu we fraszce Na dom w Czarnolesie. Ale pieśni, ten podstawowy zestaw, można by sądzić, tekstów Kochanowskiego,
też są pełne odwołań do filozofii epikurejskiej i stoickiej, która była niesamowicie bliska dla Kochanowskiego. Wystarczy spojrzeć na tekst Nie porzucaj nadziei. Ten tekst ewidentnie zaprasza do tego, żeby pamiętać, że w życiu, jak w przyrodzie, jak w porach roku, są te momenty trudniejsze i łatwiejsze. Są te momenty obumierania i ożywiania się. I Kochanowski mówi, że to tak jest w życiu człowieka również. Że te momenty trudne będą za chwilę momentami zmienionymi w radość. A te momenty radosne w pewnym momencie i tak się skończą. Więc zaprasza do tego, żeby trwać w spokoju. Żeby nie być zależnym od zrządzeń fortuny. Żeby się nie poddawać temu, że raz fortuna będzie górą szła, raz dołem. Żeby mieć wrażliwość na to, że życie tak się toczy. A ja z moimi emocjami, z moim przeżywaniem mam być w pewnym sensie niewrażliwy na to, że nagle coś mi się będzie działo bardzo złego albo nagle będzie się działo coś bardzo dobrego. Stoicyzm w taką stronę prowadził swoich wyznawców. Kochanowski rzeczywiście głęboko był związany z tą filozofią. Jako myśliciel wzrastał w nurtach, które były proponowane przez humanizm europejski, przez humanizm wyrastający z tradycji włoskiej. I to właśnie we Włoszech pobierał nauki. Zatem po tym okresie wzrostu, naukowego wzrostu, kształcenia się, bo przecież humanista to człowiek wykształcony, Kochanowski zaczyna żyć tymi prawdami, które wprowadza w swój świat literatury. Więc jako artysta jednocześnie stara się być głęboko związany ze swoją filozofią życia. Jako artysta pragnie wypowiadać wszystkie te rzeczy, które są rzeczami związanymi z jego przekonaniem. Stara się filozofię tłumaczyć przez swoje teksty. I rzeczywiście, jak spojrzymy na twórczość Kochanowskiego, wiele miejsca zajmują tam utwory, które próbują pokazać, jak żyć. Można by powiedzieć, że Kochanowski staje się pewnym mistrzem dla tych, którzy próbują kroczyć ścieżką humanizmu. To on wyznacza ślad, który mają iść inni. Natomiast to nie jest takie łatwe, bo nagle, pod koniec lat 70., do Kochanowskiego przychodzi ogromny kryzys. Kryzys związany ze śmiercią córki Urszuli. To powoduje, że wcześniejsze przemyślenia i wcześniejsza postawa epikurejska i stoicka nagle zostają załamane. To powoduje, że fascynacja pięknem świata, fascynacja pięknem Bożego stworzenia nagle zaczyna być przymglona. Kochanowski już nie wypowiada słów czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary. Ta pieśń w tym momencie, w momencie śmierci Urszuli, chyba przestaje mieć brzmienie takie optymistyczne, bo patrzymy na Kochanowskiego jako na tego, który przeżywa swoją tragedię. Tragedię, która dotyczy znowu wielu sfer jego życia. Tak jak artystycznie był związany z ojczyzną, ze swoim krajem, z przyrodą, z życiem, z filozofią, z przekazem artystycznych wartości, tak treny pokazują, że Kochanowski zaczyna cierpieć w bardzo wielu wymiarach. Treny Jana Kochanowskiego są obrazem przemiany humanisty w człowieka. Brzmi zaskakująco, wyjaśnię Ci to. Humanista według tego wzorca, który możemy sobie tutaj opisać, na przykład tego wzorca związanego z postawą stoicką, miał być nieczuły na obroty fortuny. Jeżeli fortuna powodowała, że pewne rzeczy zaczynają się nam psuć, to nie mamy na to zwracać uwagi. Stoicy przyjmowali to ze spokojem, stąd pojęcie stoicki spokój. Ale Kochanowski zaczyna doświadczać ogromnego bólu. Śmierć Urszuli pozostawia w nim bardzo głęboką ranę. Kruszy to wszystko, co zostało zbudowane wcześniej w ramach kształtowania w sobie postawy stoickiej. Co bardziej tragiczne dla Kochanowskiego, skruszone jest nawet
to, co było budowaniem postawy chrześcijańskiej. Kochanowski przeżywa ogromne zwątpienie. Kochanowski przeżywa tragedię nierozumienia. Nierozumienia siebie i nierozumienia świata. Ten, który jest pokazywany jako twórca w literaturze polskiej, opisujący rzeczywistość świata taką, jaką należy oglądać, jak należy żyć. Ten, który podawał prawa, według których można osiągnąć szczęście. Nie bogactwo, ale szczęście. Nagle doświadcza takiego nieszczęścia, że nie potrafi zrozumieć, na czym tak naprawdę jego życie powinno polegać. I to powoduje, że Kochanowski odkrywa prawdę dla siebie. Ta prawda dotyczy jego jako człowieka. W ostatnim trenie, w trenie 19, Kochanowski słyszy w czasie swojego snu wskazanie od matki. Wskazanie, które jest dla niego rozwiązaniem tych problemów pojawiających się teraz. W sposób dla niego zupełnie nieoczekiwany. Jak żyć w sytuacji, kiedy wszystko mi się zawaliło? Jak żyć, gdy pomiędzy moją wiedzą, pomiędzy twórczością, a moją wiarą nagle pojawia się śmierć niewinnego dziecka? To przesłanie, które tam się pojawia, to słowa ludzkie przygody, ludzkie noś. Czyli przeżywaj swoje życie po ludzku, doświadczaj go. Daj sobie przestrzeń na to, żeby rzeczywiście twoje emocje były przy tobie i ze względu na te emocje możesz doświadczać wtedy świata w pełni. Ta myśl zapisana w ostatnim trenie spowodowała, że Kochanowski zaczął patrzeć na rzeczywistość zupełnie inaczej. Z przykładowego humanisty, osoby, która fascynowała innych postawą epikurejską i stoicką, stał się tak naprawdę człowiekiem. Człowiekiem, który potrafił zaobserwować, że życie polega na czymś innym niż tylko i wyłącznie życiu według pewnego schematu, że bycie człowiekiem to doświadczanie życia w pełni. I może właśnie takie doświadczenie, doświadczenie zapisane w trenach, spowodowało, że rzeczywiście Kochanowski wszedł na drogę wyznaczaną przez myśl renesansu. Człowiekiem jestem i nic, co ludzkie, nie jest mi obce. Mam nadzieję, że ten materiał był dla Ciebie użyteczny, że dało radę zaobserwować jedną specyficzną rzecz. Żeby być naprawdę człowiekiem, można rozpocząć od humanizmu, ale warto przejść przez wszystkie etapy doświadczania życia. Zapraszam Cię do subskrybowania kanału Matura na Maksa. W każdy poniedziałek i czwartek nowy materiał z myślą o Twojej maturze. Szerzej na temat renesansu, twórców tej epoki i tekstów, które w tamtym czasie powstały, mówię w kursie przygotowawczym do matury. Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie internetowej maturanamaksa.pl. To co? Widzimy się?